naukowiec. Jakiś i w tej grze generalnie chodzi. No dokładnie. I w tej grze chodzi o to, no, że tam się biega. No w sumie nie wiadomo, co w tej grze chodzi. No nie wiadomo, co biega się. Dużo się ginie. Generalnie to jest to. To jest trochę taki Battle Royale i trochę taki Fortnite w sumie. No, bo to na podstawie Fortnite'a. Elementami mają takie SCP. Tak. Dobra. No, bo generalnie Hubert dużo Fortnite'a sobie grał i tak dokładnie. Tak? Żegnajcie. Dało mi się uciec. A właśnie, miałem zobaczyć z oj, chyba nie tutaj. Czy to jest kurde... Znowu to samo. Się na słuchawkach. Nie, bo cały czas słyszę te burki, tylko nie zapominam, bo one są takie ciche. Czemu mogę, masz broń? Oczywiście. O nie, wszystko się wydało. Nie, dobra, przegwizdany, musimy teraz szybko. Za mną. O nie, ten... O nie, to też zabrali, wszystko zabrali. Dobra, Amongo, powiedz, że masz kartę, żeby uciec stąd. Nie. A masz, ale... To ci zagwarantować nie mogę. Naukowcom drugiego poziomu nie masz? Oczywiście, że nie. O nie. Dobrze, no mam kartę. Ty też masz kartę, więc możemy sobie zaufać. Nikt nikomu nic nie zabierze. Robimy na fajne, uciekamy. Dobra, i uciekamy na fajne. No, no i wszystko równo. Latarkę ma. O nie! Teraz powinieneś wziąć broń. I co? No i co teraz? Nie? Dobra, ale bierzesz po jednej karcie i uciekamy. Dobra, idziemy. Uciekamy stąd. Jak coś powiedz ochroniarzom, że ja miły ogólnie byłem, że nic nie zrobiłem wcale. I że jestem, że ogólnie halo, jestem miły. Gabson! Hej! Oczywiście naukowcem, radio znalazłem. No i jest to, powiedz, że jest to, i powiedz, że jest to D bardzo miły i nic ci nie zrobił. Dobra, ten tak, D. Tak, jest ze mną D taki miły. Tam wysoły w czapce. Tak, tak. O, cześć, witam. Dzień dobry. Nie, uciekam. 012, nie, wszyscy chodźcie. Dobra. 012. Dobra, i szybko. Wchodź tu. No nie! otwórz to. Dobrze, już otworzyłem. Zamykaj to, dobra, zamykaj. Nie, no ja też chciałem wejść. No nie, bo po co ci? Nie. Tu, nie. Spokojnie, no nie otworzę tego, no co ty myślisz? No musiałeś mnie skuć, no! Miły byłem! Byłem bardzo przyjaznie nastawiony. No i widzisz, no deł wszystkie uciekły teraz. No i widzisz, co narobiłeś. Tylko ja zostałem. No niech uciekają. Halo, Amongo, żyjesz? Nie, nie żyję. Amongo, radio. Mogę założyć, że jak to otworzysz, dobra, będzie tam leżał jego trup. Nie, a mogę uciec do Heavy akurat. Tak? Nie sądzę. To... Tak. A twój kolega umarł? To czasem się zdarza. Tak, mój kolega umarł. Tak, czasami się zdarza. No, czasami się ubiera, jak to się mówi. Nie podnosisz nicze, a nie. Nie mogę. Weź sobie, spokojnie, nie martw się. Możesz sobie go okraść. On jest tylko martwym ochroniarzem. Ale bym radio tylko wziął, bo tak bym, kurde, w sumie rozmawiał z nim. Cztery oczy. Cztery oczy przez radio bym z nim porozmawiał. Tam no, maybe. Dobrze. W lewo? Dobrze. Jesteś za grzeczny. Ja za grzeczny? Nie no, skądże. Jestem bardzo miłą klasą D. Tutaj masz wyjście. Idziemy do wyjścia? Nie wiem. Nie. A co, gdzie chcesz iść? Tutaj. No po co? Tutaj nikogo nie ma, no kogo ty chcesz tutaj znaleźć? Sądzisz? No tak sądzę, no przecież każdy wychodzi no w celi. No, jak chcesz, to ja cię zaprowadzę, no ja znam wszystkie miejscówki w tej strefie. 914. Dobra, chodź za mną. Jesteś naprawdę miło krasodę, zastanawiam się, czy się nie rozwiązać i nie dać ci brania. O, no i to jest bardzo dobry pomysł, no to był akurat myślisz sensownie. Fajnie, Amy, dziękuję. Nie ma problemu. Szacunek też się wlicza w ten... Tutaj jest 914. Ej, no... No co? Strzelaj, no, ja jestem miły przecież bardzo. Ja też jestem miły, moja broń niezbyt. No i widzisz, zabrali wszystko tutaj. Nie wszystko. A, flesze zostały. Zostawili flesze. A, to bardzo miło z ich strony. Fajni koledzy. Ale ogólnie to były D, więc ja bym się bał.
Aha, to fajne. Skąd no, ty to wiesz? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj po lewo masz 914. Wiesz, no bo za Mongiem dobry kumple byliśmy i... O! Ja pierdolę! No nie wierzę, czemu mnie zabili, no! No ale zostali te, no... Chyba ja zabiłem Gabora. Trzeba umrzeć za swoje imię. No trudno, ja... Gabor czasami umiera. Takie są zasady. No dobra, najważniejsze jest, że pokonaliśmy groźnego Gabora. No super, a ja to co? Ja zaskoczyłem ze schodu. Zabili mnie, kurna, zabiliśmy Gabora na szczęście. Kurde, a co za debil z tego Kryksosa? Nie, takie, na szczęście zabiliśmy Gabora, z tego, że ja leżę tam martwy. Zabili mnie, kurna, no, zabiliśmy Gabora. Huber, czyli jesteś rasistą. O, jest panowie. Nie ma problemu, tak. Ja byłem bardzo miłą klasą D, kurde, i co? I się skończyłem jak zawsze. A ja byłem dobrym naukowcem. No. Wierzyłeś. Jak ja? Ale mnie zabiłeś, ty się sam zabiłeś depresyjnie, skończąc z dół. No, ale mierzyłeś we mnie. No mierzyć mogę. Ale to mnie zmusiło do skoczenia, bo myślałem, że no to widzisz, to masz życie. No, no właściwie już nie. Z własnych nóg niż z twoich rąk. Z własnych nóg. Cyk, cyk. A, to tak. Jak nie panowie. Jak nie zrobię, to z oszustwa. Mówi Rebelia Chaosu, do Kryksosa mam bardzo ważną wiadomość. Jesteś frajerem, który otworzył drzwi. O nie! Kryksowi, przez co on nie mógł zabić spokojnie. Jesteś po prostu frajerem i życzę ci na to, żeby cię zagryzł na śmierć. Powodzenia. Powodzenia. Nie, dobre. Tak szybko? No co? Jestem ten, jak to się nazywa? Jestem ten. Szybki D. Szybki D. Szybki D. No. No, rozegrałem troszeczkę akcję, co nie? Tam niestety smutne to było, co prawda, że Hubert Moszka, mój pomocnik i chyba ten drugi zostali wymordowani przez groźnego jaszczura. Tak, to, tam widziałem, że też tam Gabor był z takim biedną klasą D, którą rozstrzelaliście. No, też było, no ale niestety ten ochroniarz go zastrzelił i my musieliśmy zaraz... No. Dobra, wracam za chwilę. Dobra, elo. Dobra, elo. Ej, ty Gabor mnie rozstrzelałeś, czy to on, czy on... Nie, no co ty, stary? To ty mnie rozstrzelałeś? Nie! Myślałem, że to kurde ty. Tak teraz tak sobie pomyślałem. Bo nie popatrzyłem, kto mnie zabił. Bo będzie chyba w sumie koniec, czy jeszcze nie? Czy jeszcze coś zostało? Nie, jeszcze Kryksos chyba jest. Jeszcze Kryksos. Ale Kryksos jako klasa D. No tak. Class D. No i Taziron. Jeszcze Morwanek ma wbić. No tak, Morwanek ma wbić właśnie. To na restarcie mi powiem. Znaczy ja mu tam napisałem. O, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy, szybko. Gdzie jest Moszka? Gdzie jest Moszka? Moszka daleko. Nie wiem, gdzieś poszedł sobie. Ale gdzie? Jaka banosy. Nie wiem. W interkomie był ostatnio, szukaj go w interkomie. Ale musimy go znaleźć, nie uciekaj, musimy go znaleźć. No nie, no to chodź, zanim on ucieknie to ten, to możemy go znaleźć. W interkomie, no, może być. Chodź tędy, tędy. Przepraszam! XD, zabiłeś! Zrobiłem! Nie wiem, to było genialne! Przepraszam, bo obzurałem sobie, że jestem. Bo idę od MTF-a i sobie myślałem, że jestem przez chwilę MTF-em. Zapomniałem, że jestem C. Morwanek nie może być na serwer. Ja cię kręcę, przepraszam, ale to był przypadek. Naprawdę, dobrze, przypadek, każdy tak tłumaczy, dobra. Jedna czwarta uciekła, to jest dobrze. Tak, każdy tak tłumaczy. Jedna czwarta. Ja byłem taką miłą klasą D, kurde, i mnie rozstrzeli właśnie koledzy, no nie wierzę. Dobra, i go next runda. Nie byliśmy kolega. AB. Dejbiego to słusznej sprawie rozstrzeliście. No, tak. Zdrada stanu, AB. Jaka zdrada stanu? Ja go zaprowadziłem waszą pułapkę, kurde. Wiedziałem, że tam jesteście. I po prostu go tam przeprowadziłem. A wy mnie rozstrzelaliście, no. Komputerkiem. A wy nie, dokładnie.
Tacy byli koledzy, kurde, z ARK-ami tylko stali wcelowali na wejście, no nie wierzę. Zresztą wszyscy zaczęli strzelać tu. Czemu jest tylko 9 osób? Kto zniknął? Nikt. Jakiś śmieszek. Śmieszek. I my, klasa D. No i znowu. Dzisiaj cały dzień jestem klasą D. Ja zawsze jestem ochroniarzem albo klasą D. Nie byłem ani naukowcem, ani SCP. Ja jestem klasą D. Nic innego. Nic to nie ma. O, Gabor, możemy sobie w końcu zaufać. No właśnie, coś tam. Gabor! W końcu możemy sobie zaufać. W końcu jakaś przewaga liczebna. Przewaga liczebna, zawsze jest 4 klasy D. Dobra, chodźcie tędy, tu jest skrót, mówiłem, chodźcie. No, skrót, tak. Mawiaj tak sobie. Mówiłem wam. Zaufajcie. Będzie ulepszarka. A nie, 0.12. To uciekniemy, uciekniemy. To będzie karabin maszynowy, a nie ulepszarka. Już otwieram. Dobra, to uciekniemy przynajmniej. Będziemy mieli karty do ucieczki. Przynajmniej zastrzelimy całą resztę, albo nie. Dobra, idziemy. Dobra, zwijamy się, Gabor. Zwijamy się z tej strefy. No ty IP, z IP podałeś. A, Morize, spuścimy. Jak za IP podałem? No, dwa, no przecież pod... No, patrzyłem na tego, na konwersację na TS-ie. Uciekajcie! O nie. Tędy, na wprost, szybko do IT. Mu drzwi. Dobra, ale będzie taniec zabójczy z tym drogiem. Szybko z drogi! Dobra, tędy. Gdzieś co poszedł. Macie kartę? Tak. Tak. Chodź nie. Kevin, uciekamy, my kumple. Uciekamy. Dobra, szybko. Na dwie windy, dobrze. Nawet ich nie zostawiłem. Masz szczęście, Kevin. No. Łaskawi dzisiaj. No jesteśmy łaskawi, masz szczęście. Tylko teraz musisz powiedzieć. Teraz musisz powiedzieć ochroniarzom, że jesteśmy myli. Że cię tak, uwolniliśmy. Mamy biały garnitur, a nie czarny. No podczas prania się zakolorował na. No, no tak. Wszystko wyjaśnia. Szybko tędy. Dobra, możemy iść po broń, mam kartę kadeta. O, no. Miło. Miło, miło, no. Broń się przydaje czasami. Czasami. Nie, druga strona. Czasami broń może... O nie, nie, nie! O nie, to szybko, drugą stronę, ucieczka! Szybko, uciekajcie, wycofujemy się! Ucieczka! Zamykaj drzwi! Zamykaj drzwi, Gabor! Zamykaj drzwi, nie zamykaj, ja zamykam, ty zamykaj! Dobra, szybko, teraz, prawo! Tutaj! Szybko, zamykajcie drzwi, spadamy... Musimy iść do... Zdorba, szybko! O nie, strzelają w plecy! Idę po broń, pierdziele. 12 HP, no nie, no jestem w dupie, no nie ma szans, żebym kogoś zabił z 12% HP. No chyba, że jakoś magicznie na plecy im wejdę, chociaż to jest mało prawdopodobne. Wiem, aż tak wbił im na plecy. Tu tablet? Jest tu tablet, więc sobie go od razu ulepszymy broń. Trzeba tutaj trochę w tej broni zmienić. Na snajperkę trzeba będzie przestawić. Uwielbiam snajperki. Najdyk, dobra. Weźmy sobie tablet na wszelki wypadek, żeby mieć. Spróbujmy. Raz kozi śmierć. Entrance. Jest dobrze. No nie! No, może ktoś z naszych, halo? Halo? Próbowałem. Dobra, szybko, szybko. Do IP mi podawałeś. Przypadkowo, a czy nie wiedziałem, ja skopiowałem z tego, z TS-a. Myślałem, że to jest nie! To. No normalnie była ten. Dobra, czekajcie. A Kevin też. No u mnie jest normalnie to IP. Po prostu. O, rozwiązało Gabora. No. Więc ten tak jest. Ja przez Gabora IP dołączyłem. Nie wiem, ja tam cały czas wpisywałem to IP i to działało. Mówię wam. No. Wstaję tak, że on tu poszedł znowu. Siema. Kto tu jest? Nasan, witaj. Chodźcie. Krixos, co ty robisz? Co? Nie wiem. Zostaw ich! To Gabor, ty też. Macie to wyrzucić. Ej, próbowałem. Krixos. Tą drugą ja mam.
Ja nie ja wiem, mam tą drugą. Nawet związać, ja nie mam. Patrz, ja mam. Widzisz? 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 Tam widzę. Idziemy szybko, chodź. No niestety. Ten... czarno-biała placówka. Nie udało się. Ja mam kolorową. Wiesz mnie, rozstrzelaj, grabi go, Among Go. No nareszcie, zostańmy przyjaciółmi, dobra? Zostańmy przyjaciółmi. Zobacz, ile musiałem strasznych rzeczy przeżyć. Ja mam podobną historię co do twojej, co nie? Wiele cierpienia, wiele bólu. A mogę nawet zaufajmy sobie. No nie, no trzeci raz to się ze Sepekiem, kurde, zaprzyjaźnić. Nie, nie słuchaj tego czatu, co tam na górze pisze, nie zabijaj. Trzeci raz. Zostań przyjaciółmi, dobra? Patrz, ja chcę zaprzyjaźnić się, ja sobie wezmę apteczkę. Dobrze! No. Nie będzie trzeci raz, kurde, z rzędu no, sojuszu ze Stepekiem! To za dużo, żeby się kumplować ze Stepekiem! No właśnie! Faworyzuję! Wystarczy! No nie, no próbowałem, kurde, was ratować, no, bo ja miałem AR-kę, ale miałem 12% i mi się nie udało. Tak! Nie wolę tak nie tego ratowania, bo się nie wychodzi. Pierdziele, nie będę was ratował więcej! Czy jak byliśmy tu, poszliśmy tędy, czyli zrobiliśmy kółko. No kurde, wziąłem sobie AR-kę, ale miałem tylko 12% HP i próbowałem zabić Kevina i Nasana, ale mi nie wyszło. Zabrakło trochę. Jest najsmutniejsza historia. Tak, poświęciłem się dla was. Ten AB. Poświęciłem się dla was. Dobra, tajny oddział Gauganów wchodzi do akcji. Jestem dowódcą, macie się mnie słuchać. Naszym misją jest zabić wszystkich. Nie musisz pod V mówić. Co mówisz? Nie musisz mówić pod V. No ale jest nas trzech, nie czterech. Nie, jeszcze tam by biegł, widzisz? Tam porwanek by nie słyszał. No, teraz na pewno. Dobra, wchodzimy. Dobra, halo, ktokolwiek jestem... ma radę w placówce, zgłosić się. Jestem dowódcą. Jestem... Czy ochroniarz jakiś żyje? Szybko do interkomu muszę pójść. Po co? No, żeby przeinformować ten ochroniarz, że wbili uwaga placówka. Co? Wcale tego nie słyszeli przed chwilą na komunikacie, kurde, głosowym. Musimy pomóc, musimy na ten, nakreślić, że pomoc przyszła. Halo, halo! Ej, ręce do góry! Halo. Jesteś no otoczony! Nasan, czy żyjesz? Halo, Nasan. Halo, weszło wsparcie, spokojnie, już idziemy ci pomóc. Gdzie no? Co zmienisz tę upę? Dobra. Gdzie jesteś? O, dzień dobry. Dobra. Ogólnie... Dobra, Morwanek wypuści naukowca, reszta za mną do strefy. Go. Musimy ja tu jestem dowódcą. Ja tu jestem dowódcą. No ale nie wydajesz żadnych rozkazów. Tu jest. Stój. Stój. Ja pierdzielę. No i po co rozlewałeś tą herbatę? No i co ty sobie myślisz w ogóle, wyobrażasz? Wykroczenie. Dobra, związać go. Idziemy z nim, idziemy go zamknąć w heavy. Idziemy go zamknąć w heavy. Do heavy idziemy, go. Gabor, chodź. Idziemy. Gabor, chodź. Idziesz pierwszy. Jak chcę rozmawiać z Kevinem? Idziesz na mięso armatnie. Sam jesteś rozmawiać z Kevinem. Nikt nie będzie rozmawiać z Kevinem. Kevin jest adwokatem, chce rozmawiać z Kevinem. Kevin, jestem TF-em, on cię może jedynie zabić, a nie. Tu go zamkniemy. Dobra, okej, okay, może tak być. Kuźwa, ile wody, Boże. Gabor, będziesz musiał przemyśleć zachowanie swoje. No, nie moja wina, że się posikałeś. Szybko. Wodę. Nie moja wina, że się posikałeś. Idziemy do celi. Już nie zamknijcie tam. Dobra, otwórzcie go. Tylko zabierzmy broń, żeby nie miał. Ale jest związany luz. Ale jak odjedziemy, to już nie będzie tak miło. Broń zabierzcie. Dobra, broń zabierzcie. Zostawcie mu flesza łaski. Flesz łaski. No wracaj! Wracaj! Wracaj tu. No, wracaj do szafy. Nasan, zostaw... Nie, dobra, Niech Nasan zostanie. No trudno, nie chciałbym. Nasan sobie będzie radził z nim, na pewno. No, będzie go pilnował. Dobra, tymczasem naszym zadaniem jest rozstrzelać SCP-ka. Co nie? Musimy się, pamiętajcie, żeby rozstrzelać SCP-ka, musimy połączyć siły i zrobić to. No dobrze. Perfekcyjnie. SCP-ki są utrone na pieprz i sól. Z tego co czytałem w notatniku. Więc musimy użyć tej śmiertelnej broni. Ej, zobaczcie tutaj, cokolwiek znalazłem. Ciało Kryksosa. Aj, mnóstwo ran postrzałowych. Prawdopodobnie zamordowany przez SCP-ki nauczyło się strzelać. Musimy być ostrożniejsi niż tam się... O, tam jest kolejne ciało, zbadajmy to. Ej, ale bo zauważyłem, że krwi nie ma, co nie? No nie ma krwi. AB. Ej, w ogóle nie ma krwi, zauważyłem. Ej, Borizet, ty żyjesz? No tak. Co? Dobra, eskortować... Co ty robisz? Co ty tu robisz, Borizet?
Dobra, jedna osoba idzie. Jedna osoba idzie odeskortować Morizeta, reszta osób szukamy SCP-ków. Dobra, tak jak mówię, na radiu teraz mówię. Jedna osoba. Jedna osoba eskortuje Morizeta. Nathan, nie wypuściłeś Gabora, mam nadzieję. Oczywiście, że nie. No, masz fanta. Myje się. Dobra, to tak, Morizet, zaczekaj chwilę, Gałganie, tutaj. Dobra, Morizet. Kevin Fan, odprowadź Morizeta do wyjścia. Tak. Stop. Nathan, idź włączyć Nuka. Idź włączyć Nuka. Dobra, to ja idę. Ej, wy idźcie szukać SCP-ków, włączcie głowicę, my idziemy do wyjścia. Czekajcie na mnie. Idę z wami. Wysadzamy tak to, nie? Bo oni poszli włączyć głowicę, no. Więc spokojnie. Więc będziemy mieli ten... easy. Obawiam się tylko CI-ów. Dobra. To teraz tak. To my idziemy ty ten, zostaw... Dobra, nie, chodźmy z nim. No dobra, idziemy stop. Nie, czekajmy tutaj. Nie, Morize, ty uciekaj, pójdziemy tam za tobą. Znaczy dobra, to ja powiem tak. Nie idźcie jeszcze włącz, chociaż... Nie, no uciekaj! Nie, się zrobiliście dopiero! Macie to, idźcie włączyć. Dobra, idziemy. Ja tu idziemy. Wypalam swój loot, jak... Dobra. Czego na pewności otworzymy, posprawdzamy, cyk. No. Co jest to? Czyściutko. Otwieraj. Please wait. Musi light się zdekontaminować. Ja bym poczekał w sumie, patrzmy czy CIA nie jadą. Otwórz. O. Otwórz. A nie, to tu takie dźwięki robi. Myślałem, że auto jest. Dobra, ale patrzmy czy nie jadą CIA. Morizet, żyjesz tam? Morizet. Otwał. Lecą MTF-y. Dobra, easy. Light containment zone is locked down and ready for decontamination. The removal of organic substances has now begun. Kevina chyba wyrzuciło. No, napisał mi tofu. Kurde, nie mam piątki w takim razie. Ale otworzyliśmy głowicę, więc to jest dobrze. No cóż, no ale mamy piątkę, a czyli mamy, możemy głowicę odpalić, więc na spokojnie. A czyli nie, on miał piątkę, ale przynajmniej głowica jest otwarta. Głowica jest wyłączona. O, Kevin! Świetnie, kurde, wywalenie. Ale straciliśmy o piątkę. Ponieważ jest wyłączona. A że głowica jest wyłączona. Ja na ultra gadałem i się ze mną nie komunikował. No bo na dworze nikogo nie słyszymy ciebie, jak jesteś w placówce, jak jesteśmy na dworze. Jak na ultra dojdę? No tak, no nie ma tak. No ale na ultra nikt nie odpowiadał. No bo na ultra też nie będziesz miał. Dobra. Wyłączona jest głowica. Wszystkie MTF-y idźcie włączyć głowicę. Ja z Morizetem zostanę, reszta idzie włączyć głowicę, tak jest rozkaz. Ty AB patrzysz na lewo, ja patrzę na prawo. Dobra. Tak, żeby Esterek nam czasem nie uciekł. Wróciłem. O, dzień dobry. Hubert, idź włączyć głowicę, pomóż reszcie. Taki jest rozkaz. Włączyć głowicę, dobra. Tak, włączyć głowicę. Znaczy twoje już tam poszli, my tutaj bronimy, żeby nagle SCP nam... Weź im tam... najwyżej powiesz jakieś info, jak będą mówili przez radio, najwyżej się wrócisz. Jak będą krzyczeć, albo coś. Dobra, trzeba mieć informacje na temat wszystkiego. Dobra, już możemy mówić pod kół. Pod kumów. No, dobra. Już mamy ten, mamy spokojną sytuację. Trzeba będzie się przyzwyczaić do tego V. No. Bo tak jak na 99 to ok, już się przyzwyczaiłeś, to jednak to jest inny film, nie? No ta, no bo dalej nie myślisz, że masz radio pod V. Tak. W MTF-ach nigdy dobrze, nie używałeś V. To jest dobra zmiana.
Tak, no na pewno. Jedziesz na serwery i takie wszyscy mówią, no kuj, czemu mnie nie słyszysz? Tak. Ale ty masz to cały czas, więc możesz mówić do ludzi pod V, a normalnie mówisz pod Q. Mhm. Da się dwa razy? Na raz możesz tam mówić? Ale po co? Tak, a czy no słyszycie przez radio. Ale słyszysz mnie przez radio i z... Nie, tylko przez radio. Ty, w ogóle ranga nam się zmieniła. Game beta tester, a był beta tester. No? Nie, studio beta tester był. No, studio. A jest game beta tester. Teraz game, halo. Już nie studio, tylko gra. Czemu nie studio? No nie wiem, zabrali studio. A, bo może to było, wiesz, studio beta tester i że niby testowaliśmy studio. Co? To chyba, to się jedzie chyba. Nie, niebieski jest, okej. Okay. Bo tak to by wychodziło w sumie, studio beta tester. Dostajemy studio. Studia. Ej, włączona ta głowica? Ta. A, w sumie no, powinniśmy chyba ją włączyć. Leci. Dobra. Ciekawe, od kiedy już jest włączona? Cicho. Włączyliśmy, włączyliśmy, misja wykonana. Tak. Ale Gabor nadal żyje w ogóle. Stań tak tutaj, ty stań tu, ja stoję tu, tak po dwóch stronach, nie? Ty patrzysz A, ja patrzę B. Dobra, ale teraz musimy mówić przez radio, bo praktycznie siebie nie słychać. No bo teraz... Dobra, spokojnie. Wycofamy się najwyżej, jak przyjadą z jaja. Chociaż ich nie będzie dużo. Nie, przyjadą, bo dopiero są MTF-y. No czy dopiero co? No już trochę dawno w miarę. No dobra, no to okej. Okay. Chcesz jeden granat? Ja mam jeden. Ma. No to będziesz miał dwa i mamy po dwa teraz. Kurde. SF-ek też wyłączył. Tak, jest w Warheadzie. SF-ek w Warheadzie, okej. Okay. Mogli teraz też przy okazji MTF-y zginąć. Kevin, na sam. Musimy wejść do placówki. Chodź, wejdziemy. Stąd nas nie usłyszą, musimy wejść do placówki. Jakoś ich słyszę, ty geniuszu. Jak ich słyszysz? Dobra. Kevin, gdzie jesteście, Kevin? Micro HID, możemy go spróbować spalić. Dobra, Micro HID, to słuchajcie, my jesteśmy na... Serio? Idźcie do tej głowicy, dobra? Jak my się słyszymy, kurde, jak wy jesteście w placówce? Chodźcie do głowicy, bo nie wysadzimy tak. Dobra, wbijam się do tego, do głowicy. Dobra, wbijajcie. Nie wiedziałem, że możemy się tak słyszeć, kurde, z daleka. I my mamy na ultra, to ich słyszymy normalnie. Aha, no okej. Okay. Dlatego, że to ultra długo nie przetrzyma. Jeżeli my mamy na ultra, a oni mają na short, no to wiesz. Bo wyobraź sobie jakby dwie linie, które stykają się w środku, nie? Mamy! No. O, ładnie. Zabity! Zagrane. Za dużo. Ładnie. No, ładnie. To restart? No to restart. To tym akcentem nie. A, kończymy. Dobra, więc dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach z SCP. Ten odcineczko nie kończymy tym akcencikiem? Kończymy, kończymy. No, tym akcencikiem no to... kończymy odcineczek. Elo, elo. Cześć. Elo, elo.